depresja, samookaleczenia, fobia społeczna, stres, konflikty z rodzicami, samokrytyka. To problemy, których może doświadczyć każdy z nas. Nie potrafimy sobie z nimi radzić, ponieważ nikt nie nauczył nas, jak o siebie zadbać. Rodzice i nasze otoczenie nie wiedzą, jak pomóc młodym ludziom zmagającym się z różnymi tymi problemami, ponieważ nikt nas tego nie uczy. Jesteśmy uczeni, by nie okazywać swoich emocji. W efekcie często pozostajemy ze swoimi trudnościami sami. Każdy, kto miał takie problemy, usłyszał kiedyś: idź pobiegaj, weź się w garść, przejdzie ci. Te komentarze nikomu nie pomagają. Dlatego stworzyliśmy stronę na Facebooku i Instagramie Idź Pobiegaj, gdzie w przystępny sposób edukujemy naszych rówieśników. Tworzymy memy i staramy się o to, aby nasz przekaz był prosty i zrozumiały dla każdego, kto na niego trafi. Mówimy o kwestiach, które są w naszym społeczeństwie rzadko poruszane. Nie pouczamy, pomagamy znaleźć profesjonalną pomoc, dzielimy się własnym doświadczeniem. Chcemy wspierać swoich rówieśników, ponieważ sami zmagaliśmy się z podobnymi trudnościami. Wydaliśmy biuletyn, z którego dowiecie się, kiedy warto sięgnąć po pomoc psychologiczną i gdzie można ją znaleźć. Dowiecie się z niego również o tym, jak pomóc swoim rówieśnikom, koleżance, koledze, kiedy warto zwrócić się do psychologa szkolnego, a także o tym, czym tak naprawdę są szpitale psychiatryczne. Ja sama 2 razy byłam w szpitalu psychiatrycznym i zanim do niego trafiłam, spotkałam się z wieloma stereotypami, przez które się tego bałam. A jednak okazało się, że nie było czego się bać. Szpital psychiatryczny naprawdę uratował mi życie. Dlatego teraz walczę ze stereotypami i przekonuję swoich rówieśników, że warto szukać pomocy. Kryzys psychiczny może dotknąć każdego, niezależnie od tego, ile masz lat i z jakimi trudnościami się mierzysz. Twoje emocje są ważne. Jesteś ważny, jesteś ważna, jesteś ważna. Jesteście ważni. Jeśli czujesz, że coś jest nie tak u ciebie lub bliskiej ci osoby, reaguj. Zdrowie psychiczne to priorytet. Twoje życie to priorytet. Proszenie o pomoc jest oznaką siły, odpowiedzialności i odwagi. Ty też możesz pomóc. Powiedz o naszym biuletynie przynajmniej 2 osobom, które mogą tego potrzebować. Pamiętaj, że nawet zwykła rozmowa może uratować czyjeś życie.